Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj kolejna część cyklu Maraton maturzysty Poprawkowicza z matematyki, w którym codziennie robimy sobie jeden typ zadanek za jeden lub dwa punkty, tak żebyście po 12 dniach, czyli po 12 różnych zadankach, byli w stanie rzeczywiście zdobyć wasze upragnione 30%. Do waszego egzaminu zostało 8 dni. Dzisiaj mam dla was zadanie z dwóch prostych, czyli prostych równoległych i prostych prostopadłych. Zapraszam. A po co mi ta matma? No dobrze, pierwsze zadanko, jakie dla was mam, przeczytajmy sobie. W prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie parę prostych prostopadłych opisują równania. No dobrze, to zanim sobie zrobimy to zadanie, to może najpierw omówimy sobie mniej więcej podstawowe informacje na temat prostej, a później powiemy sobie, co macie w karcie wzorów na temat pary prostych. No dobrze, to jeżeli chodzi o równanie prostej, to was tak naprawdę interesuje równanie kierunkowe prostej, czyli y równa się ax plus b. Zapiszmy sobie. Y równa się a razy x plus b. No i teraz ważna rzecz. Ten współczynnik a, ten niebieski współczynnik a, on się nazywa współczynnikiem kierunkowym. Dlaczego kierunkowy? Bo mówi nam o kierunku prostej, czyli czy prosta jest poziomo, czy prosta jest pod takim kątem, czy prosta jest pod takim kątem. O tym właśnie nam mówi współczynnik kierunkowy. Natomiast literka B to wyraz wolny. No i teraz ważna rzecz, jeśli chodzi o interpretację tych współczynników, bo tak naprawdę widząc prostą w układzie współrzędnych, wy jesteście w stanie mniej więcej powiedzieć coś na temat zarówno współczynnika kierunkowego, jak i również wyrazu wolnego. Narysujmy sobie jakąś prostą. No dobrze, i co teraz możemy tej prostej powiedzieć? Po pierwsze, ważna rzecz, ten współczynnik B, czyli ten wyraz wolny, to jest zawsze miejsce, gdzie nasza prosta przecina się z osią Y, czyli nasza prosta przecina się z osią Y. W którym miejscu to się przecina? No to się przecina oczywiście w tym miejscu i tutaj ta wartość na Y, jaką mamy, to jest nasz współczynnik B. Czyli już w tym momencie możemy powiedzieć, że jaki ten współczynnik B będzie, ponieważ jest powyżej osi X, to tutaj te wszystkie wartości Y są dodatnie. Czyli my wiemy na pewno, że w tej sytuacji B jest dodatnie. Natomiast, ponieważ nasza prosta rośnie, czyli ta prosta idąc w prawą stronę idzie do góry, tak jak w naszym przypadku, tak, w tą stronę rośnie, to my wiemy, że jeżeli prosta jest rosnąca, to nasz współczynnik A, ten kierunkowy, ten niebieski, jest dodatni. Czyli w tym przypadku nasze A będzie liczbą większą od zera. A, no i oczywiście wracając, ponieważ to B, tak jak powiedzieliśmy, jest powyżej osi X, to my wiemy, że B będzie jaką liczbą dodatnią czy ujemną? No dodatnią. No dobrze, a jakby nasza prosta na przykład wyglądała w ten sposób, to gdzie będzie B? No B będzie oczywiście w tym miejscu, czyli tutaj nasze B również będzie większe od zera. Natomiast nasze A, jakie będzie ten współczynnik kierunkowy, który mówi nam o kierunku prostej? Ponieważ prosta jest malejąca, czyli idąc w prawą stronę idziemy w dół, więc ten współczynnik będzie ujemny wtedy. No i oczywiście mamy jeszcze trzeci przypadek, kiedy załóżmy ta nasza prosta na przykład mogłaby iść idealnie poziomo, no tu poniżej osi X. Co wtedy wiemy? No B również jest w tym miejscu, gdzie się nam prosta przecina z osią Y, czyli tutaj jest to nasze B i to B będzie jakie dodatnie czy ujemne? No jest poniżej osi X, czyli nasze B w tym przypadku będzie liczbą ujemną jak najbardziej. Natomiast jeżeli nasza prosta jest idealnie pozioma, czyli jest stała, to ten współczynnik kierunkowy A, ten współczynnik jest wtedy równy 0 po prostu. Czyli nasze A będzie równe 0. No dobra, ważna rzecz oczywiście jeszcze, ten Y, który tu jest, on może być czasami nazywany w zadaniach f od X. Na przykład pamiętajcie, w funkcjach f od X oznacza wartość funkcji, tak samo jak Y również oznacza wartość funkcji. No i jeszcze sobie powiedzmy o parze prostych. Jeśli chodzi o parę prostych, to macie to wszystko tak naprawdę w karcie wzorów i to jest strona 5, także tu wam jakby co pokażę, co tam się dzieje. Jeżeli byśmy sobie mieli nazwane proste jako prosta L1 i L2 i załóżmy, że nasza prosta L1, dwukropek, w ten sposób możemy nazywać jakieś proste w układzie współrzędnych i ona będzie miała równanie Y równa się, niech będzie A1X dodać B1, ok? A nasza druga prosta L2 będzie miała równanie Y równa się A2X dodać B2. No i co teraz? I teraz tak, jeżeli proste są do siebie równoległe, a co to znaczy równoległe? To znaczy, że te proste nigdy się nie przetną, czyli one są dokładnie pod tym samym kątem, czyli co mają takie samo? Mają ten sam
kierunek. Czyli to na przykład jest jakaś prosta nasza L1, to jest jakaś prosta L2. I one są do siebie równoległe. Wtedy muszą mieć ten sam kierunek, czyli co muszą mieć takie samo? Muszą mieć te współczynniki A. Takie same, czyli wtedy A1 musi być równe A2. I ważna rzecz, to w ogóle nie zależy w gruncie rzeczy od tego B1 i B2. Te wyrazy wolne B, one tylko powodują, że nasza prosta, która jest pod jakimś kątem, ona się o ileś przesuwa do góry lub o ileś się przesuwa do dołu. Jeżeli B jest równe 0, to ona idealnie przechodzi przez początek układów współrzędnych wtedy. No dobra, a kiedy proste są prostopadłe? Prostopadłe to znaczy, że są pod kątem prostym idealnie. Czyli ważne, tu ma być kąt prosty. To oznacza, że one są prostopadłe. I wtedy trochę sytuacja jest inna, ale również chodzi tylko i wyłącznie o współczynniki kierunkowe. My wtedy wiemy, że wymnożenie tych dwóch współczynników przez siebie, czyli A1 razy A2, musi nam dać po prostu minus 1. No i tu jeszcze może wspomnę o czymś takim, bo rzeczywiście możemy zawsze wymnażać te współczynniki i w ten sposób to liczyć, ale to również oznacza, jeżeli mamy jeden współczynnik kierunkowy jednej prostej i chcemy, żeby ta druga prosta była prostopadła, to ten drugi współczynnik A musi być po pierwsze liczbą odwrotną, czyli licznik zamieniamy z mianownikiem, a później jeszcze robimy liczbę przeciwną, czyli zamieniamy znak. Czyli na przykład, jeżeli mamy sytuację, że my wiemy oczywiście, że proste są prostopadłe i A1 na przykład będzie równe 3 drugie, to my wiemy, że A2 po pierwsze musi być liczbą odwrotną, czyli jak były 3 drugie, to będą 2 trzecie, a po drugie musimy zrobić jeszcze liczbę przeciwną, czyli jeżeli 3 drugie były na plusie, to tu musimy jeszcze wrzucić minus, czyli A1 3 drugie, a A2 minus 2 trzecie. I wtedy wiemy, że takie dwie proste o takich współczynnikach będą prostopadłe. No dobrze, to jak sobie powtórzyliśmy to, co musicie wiedzieć na temat prostych, to teraz czas na zadanka. Czyli jeszcze raz, w prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie parę prostych prostopadłych opisują równania. Pamiętajcie, że ten współczynnik A to jest zawsze ta liczba, przez którą wymnażacie tego x-a. Ok? O tym trzeba pamiętać. Czyli co? Może sobie pozaznaczajmy te współczynniki A. Tu mamy przy x-ie, to jest nasz współczynnik A1 załóżmy, a ile będzie równe A2 w takim razie? Czy tu jest gdzieś jakiś x w tym miejscu? No nie ma żadnego x-a, czyli my możemy powiedzieć, że tu może być 0 razy x i to 0, no bo 0 razy x to 0 i 0 dodać minus 1 druga to nadal minus 1 druga. To by było nasze A2, czyli jak wymnożymy dwójkę i 0 dostaniemy minus 1, tak? Według tego wzoru na prostopadłość prostych, no nie dostaniemy, czyli to na pewno nie będzie odpowiedź A. Dobra, lecimy dalej, odpowiedź B. Tu nasz współczynnik A, to co stoi przy x, to jest minus 2, to jest nasze A1, a tu przy x stoi 1 druga, tak? Czyli to będzie nasze A2. To co, możemy po prostu sprawdzić mnożenie ewentualnie, czyli A1 razy A2 to by było co? Minus 2 razy 1 druga, a tutaj nasze dwójeczki się skracają, zostanie nam z tego no minus razy 1, to będzie minus 1, czyli tak jak tu mieliście tą zasadę, którą macie również w karcie wzorów, ona się nam tutaj zgadza, czyli w takim razie odpowiedź poprawna to będzie B. No możemy sprawdzać resztę, ale tu widać 2 razy 1 druga. To by było 1, nie minus 1, czyli to odpada. A tutaj w ogóle nasze A będzie równe 0, bo nie ma x-a, a tu A2 by było minus 2. Też byśmy dostali z mnożenia 0. No dobrze, to drugi typ zadań też na parę prostych. Oczywiście jak już sobie przerobiliście ze mną pierwszy typ zadań, to teraz dajcie sobie chwilkę, spróbujcie sami zrobić to zadanie i za chwilę zrobimy je razem. No dobra, przeczytajmy. Proste o równaniach y równa się 4m plus 1 razy x minus 19 oraz 5m minus 4 razy x plus 20 są równoległe tym razem. No dobra, najważniejsza rzecz w tych zadaniach, żebyście zapamiętali, że współczynnik ten A, ten kierunkowy, to jest to, przez co wymnażacie x-a, czyli liczba albo wyrażenie razy x, to jest nasz współczynnik A, to przez co wymnażamy x-a. No dobrze, no to może byśmy się zastanowili, przez co wymnażamy x-a w pierwszej prostej? No przez cały ten nawias, prawda? Czyli to nasze, czyli nasze A1 nazwijmy sobie, to będzie cały ten nawias, czyli 4m dodać 1.
No dobra, a co się dzieje w drugiej prostej? Mamy 5m minus 4 razy x, czyli ten cały nawias to jest też współczynnik a, czyli nasze a2 w takim razie będzie równe 5m minus 4. No dobra, super. I co wiemy dalej? Wiemy, że te proste mają być równoległe. Patrzymy do karty wzorów, mamy, że proste będą równoległe wtedy, kiedy a1 jest równe a2, czyli kiedy te współczynniki kierunkowe są sobie równe, czyli my musimy po prostu napisać, że a1 ma być równe a2. No i co teraz tu możemy zrobić? No, za a1 wstawiamy oczywiście to, ile a1 jest równe, czyli 4m plus 1. Natomiast za a2, które jest w tym miejscu, no podstawiamy nasze a2, które jest równe 5m minus 4, czyli to leci tutaj, a to leci tutaj. No dobra, wstawiamy, czyli co? Wychodzi, że 4m dodać 1 ma być równe 5m minus 4. No i mamy równanie do rozwiązania po prostu. Oczywiście najłatwiej nie wiadomo na jedną, wiadomo na drugą. Czyli możemy na upartego 5m przerzucić na tą stronę, jedynkę przerzucić na tą stronę ze zmianą znaku oczywiście. Czyli dostaniemy z tego 4m minus 5m i to będzie równe. No i tu uwaga, tu jest minus 4, żebyście tego minusa w tym miejscu nie zgubili. Czyli minus 4. No i minus 1 w takim razie, bo tu było plus 1, zmieniamy znak. 4m minus 5m, czyli macie 4 złote, ale komuś wisicie 5, to dacie to co macie to 4, ale nadal będziecie mu wisieć złotówkę, czyli będziemy na minusie 1, czyli minus m po lewej stronie i minus 4 minus 1, jednej osobie wisicie 4 złote, drugiej złotówkę, no to wszystkim w sumie wisicie ile? No długi się dodają niestety, czyli wisicie 5 złotych, czyli minus 5. Chcemy się tego minusa pozbyć, czyli musimy to albo pomnożyć, albo podzielić przez minus 1, nie ma to większego znaczenia. Czyli nasze m będzie równe, no i minus 5 razy minus 1 to oczywiście 5. Czyli wyszło nam, że nasze m powinno wyjść równe 5. Mamy taką odpowiedź? Mamy taką odpowiedź, odpowiedź A. Kolejny punkcik byłby do przodu. No i ostatnie zadanie, przeczytajmy sobie. Na rysunku jest przedstawiona graficzna ilustracja układu dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi x i y. No i tutaj ważna informacja, tak naprawdę układ równań liniowych, to jest inaczej układ równań prostych tak naprawdę, czyli y równa się zazwyczaj. No i my tu mamy powiedzieć, tak naprawdę na rysunku tutaj mamy narysowane dwie proste, i my mamy na podstawie rysunku odczytać w sumie tak naprawdę mniej więcej równania tych dwóch prostych. Oczywiście dajcie sobie chwilkę, żeby spróbować zrobić to zadanie i za chwilę zrobimy je razem. No dobra, to ja bym proponował tak naprawdę tutaj. Może sobie poprawimy te proste, to będzie jakaś prosta L1 sobie ją nazwijmy, a to będzie prosta, niech będzie L2. No i zobaczcie, co my tu mamy. No my tu mamy oczywiście ileś razy x plus tam coś tam, czyli my mamy a i b do odczytania. Weźmy może na warsztat prostą L1. Co wiemy na pewno na temat L1? Zauważcie, że ona się tu przecina tutaj z osią y mniej więcej w tym miejscu. No to b wygląda mi, że to chyba będzie, jak tu jest trójeczka, tu jest czwóreczka, to chyba jest po środku, no to by jakieś 3,5 powinno wyjść, tak? W takim razie, czyli B1 sobie napiszemy. A czy my coś możemy powiedzieć na temat współczynnika A tej prostej? No zauważcie, że współczynnik A tej prostej L1, no wiemy, że ta prosta leci w dół, czyli na pewno ten współczynnik powinien być na minusie, czyli powinien być mniejszy od zera. No dobra, zobaczmy odpowiedzi w takim razie. Czyli A na minusie, a B 3,5. 3,5, tak patrzymy, tu nigdzie nie ma takich ułamków, to oczywiście 3,5 to by było 3,1, a 3,1 to będzie 7 drugich oczywiście. Czyli czy mamy prostą, która ma B równe 7 drugich i współczynnik A jest ujemny na minusie. No dobra, patrzymy. No dobra, B. B 7 drugich, jedyne co widzę to jest w tym miejscu, a współczynnik kierunkowy jest na minusie. Czyli w ogóle, powiem wam szczerze, że już bym obstawiał odpowiedź B. No ale sprawdźmy jeszcze tą drugą prostą, 2x minus 4. No dobra, jeśli chodzi o tą drugą prostą, no to tak bym się tu spodziewał, że ona to tu się chyba przecina na minus 4, bo jeżeli tu jest minus 3, no to tak wygląda, możemy tak sobie oszacować, bo przecież to zadanie zamknięte jest, więc możemy szacować jak najbardziej. Czyli ja bym powiedział, że B jest równe minus 4. A współczynnik A jaki powinien wyjść?
No A powinno być większe od zera, tak? Ponieważ ona jest rosnąca. Czyli B minus 4 to się zgadza, A jest większe od zera, to też się zgadza. Czyli rzeczywiście poprawna odpowiedź to odpowiedź B. Mam nadzieję, że wam troszkę ułożyłem, jeśli chodzi o proste, parę prostych i tak dalej. Te zadanka są całkiem szybkie, jeżeli wiemy w ogóle, o co w nich chodzi. Jeżeli materiał się podobał, to będę bardzo wdzięczny za subskrypcję. Do kolejnego dnia i pozdrawiam. A po co mi ta matma?